Dzień dobry, Piotr Piniecki. Wysłałem do Państwa taki mail o treści zapraszam do współpracy. Ja to do siebie też wysłałem, utworzyłem taki mail. Ważna informacja, by przejść dalej i móc w pełni korzystać z możliwości tego dysku szkolnego. Trzeba założyć sobie skrzynkę na Gmailu, jeżeli ktoś z Państwa nie ma. Trwa to kilka minut, ale ułatwi to naszą współpracę. Dobrze. W treści maila mamy zakładkę Otwórz. Klikamy ją. Przyjmujemy zaproszenie do współpracy. I są Państwo, tak jak ja teraz, przekierowani do pustego katalogu, folderu, gdzie możemy bezpośrednio już umieszczać dane. Można to zrobić na dwa sposoby. Albo kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Prześlij plik lub przesłać na przykład cały folder. Ale można to zrobić w taki sposób przyjemniejszy, czyli chwycić plik po prostu z pulpitu lub z jakiegoś katalogu i przesłać. I plik jest od razu przesłany. Dobrze. Plik mamy przesłany, więc to jest już, powiem, opracowane. Teraz, żeby był porządek na tym katalogu, żeby Państwo się nie zagubili, warto tworzyć foldery dla klas, dla instrumentów. To już u Państwa wewnętrzne ustalenia. Tworzymy nowy folder, przyciskając prawy przycisk myszy i po prostu wybieramy zakładkę Nowy folder. Nazwijmy go Gitary. I otworzymy sobie jeszcze jeden folder. Na przykład klasa. I teraz dlaczego, jak ma nam to ułatwić życie, czyli nam, czyli Państwu przede wszystkim. Mamy taki folder gitary i w tym folderze możemy utworzyć pozostałe podfoldery, na przykład dla konkretnych nauczycieli. Mamy folder Jan Kowalski. I teraz Jan Kowalski, powiedzmy, że to jest nauczyciel, ten nauczyciel by mógł, jak powiem, korzystać z tego folderu i udostępniać nagrania uczniów, musimy mu kliknąć opcję tutaj też prawym przyciskiem myszy Udostępnij. I tu dodajemy właśnie mail Jana Kowalskiego. Tutaj mi wyskoczył też sztucznie taki założony już wpis. Jak tutaj mamy tego Jana Kowalskiego, to mail wpisane, wciskamy Enter i wtedy nam pojawi się to okienko, które Państwo widzą. I mamy tu zakładkę Edytor. Mamy zakładkę Przeglądający. To może być mail wysłany, katalog utworzony dla nauczyciela lub nauczyciel może otworzyć katalog bezpośrednio do ucznia. Da nam to ten komfort, że my już nie będziemy musieli tak naprawdę pobierać danych ze swojego maila. Uczeń nie będzie musiał wysyłać WeTransferem. My tego w pliku pobierać. Tylko uczeń będzie miał dostęp do folderu, dostanie takie samo zaproszenie jak Państwo i po prostu prześle bezpośrednio do tego katalogu nam, bez już udziału naszego komputera, tak naprawdę prześle materiały, które ma przesłać. Ale żeby to zrobić, musi mieć właśnie pozwolenie edytora. Jest wtedy edytorem, może przesłać, możemy mu wysłać krótką wiadomość tekstową, tak jak ja do Państwa wysłałem, tak samo uczeń czy nauczyciel dostanie taką informację. Jeżeli materiały już będziemy mieli w takim folderze, to żeby uczeń nam nie podmienił materiałów lub nie usunął, możemy mu zmienić na przeglądający, ale najpierw może utworzę, tutaj wyślę jakiś tam tekst, wyślij. Tu jest informacja udostępnić element do konta innego niż Google. No to tak jak dla Państwa informacja, no konto Google niestety trzeba posiadać, żeby tutaj móc się poruszać. Udostępniamy mimo to. Jan Kowalski już dostał od nas wiadomość, oczywiście, i może w tym folderze udostępniać pliki. Jak klikniemy jeszcze raz to prawym guzikiem myszy i zobaczymy, klikniemy Udostępnij, zobaczymy, że tutaj mnóstwo niby osób jest, jak powiem, edytorami i ma uprawnienia. Tylko że, proszę Państwa, to jest mail, na który ja przesłałem sobie zaproszenie. On nie jest gmailowy, więc on ten mail ma dostęp, ale przez tak czy siak konto Google tutaj to i tu jest, widzą Państwo, podpisany właściciel,
A nasz Jan Kowalski też jest edytorem. I teraz on jest edytorem. Wszystko ok, jeżeli to jest nauczyciel, ale jeżeli to jest uczeń i uczeń stwierdzi, że chce nagranie podmienić lub chce to nagranie po jakimś czasie usunąć, to żeby tego nam nie zrobił, to warto jest albo dać mu statut przeglądający. Zapisujemy, wracamy z powrotem i proszę zobaczyć, on jest przeglądającym. On tego nagrania też już nie może pobrać, może je zobaczyć po prostu, ale no nie może go usunąć czy podmienić. Jeżeli w ogóle chcemy odebrać całkowicie uprawnienia Janowi Kowalskiemu, żeby nie mógł nawet oglądać swojego nagrania, to po prostu klikamy i usuwamy jemu dostęp. I Jan Kowalski już nic nie może zobaczyć i nic nie może usunąć. Oczywiście zapisujemy. Dobrze. To jest folder Jana Kowalskiego. Tych folderów możemy tu tworzyć nieskończoną ilość tak naprawdę. I to co ważne, każdy folder możemy udostępniać innej osobie. I ta osoba po prostu przesyła nam materiały zgodnie, że tak powiem, z naszą wolą. Jeżeli materiały będą duże, bo to w przypadku materiałów wideo one mogą być spore, miejsca na dysku jest dość sporo. Jeżeli pliki faktycznie, ja zobaczę, że będzie się dysk zapełniał, to ja po prostu te największe pliki będę pobierał i ograniczał ich wielkość już odpowiednimi narzędziami, żeby państwa tego nie, to nie obciążało, więc to biorę na siebie. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to jestem do państwa dyspozycji. Jeżeli na tej skrzynce mailowej państwo tą swoją skrzynką mailową będą się posługiwać gmailową, to już nie muszą państwa puszczać, klikać tego maila, tylko zawsze na tej skrzynce to jest mój dysk, a tu jest folder udostępniony dla mnie, taka zakładka i tu wejdą państwo ten katalog test utworzony i tu to wszystko, co utworzyliśmy jest i będzie tak naprawdę, dopóki ktoś tego nie usunie. Tu też ważne pytanie może być, więc uprzedzę, czym się różni udostępnij, pobierz link do udostępniania. Funkcja działa dokładnie tak samo, tylko tutaj klikniemy. Udostępnianie linku wyłączone, więc my je włączymy. I ten link musimy wstawić do wiadomości mailowej, do maila, żeby komuś przesłać też zaproszenie do współpracy. W przypadku tej opcji udostępnij, to po prostu od razu piszemy maila, tak naprawdę, tak jak widzieli Państwo, bezpośrednio, więc to jest krótsza metoda. Ale jeżeli byśmy chcieli na przykład utworzyć jeden plik wordowski, żeby rozesłać ten jeden plik do nauczycieli, żeby oni mieli dostęp do katalogów, które im utworzymy, to wtedy lepiej, wygodniej jest tak naprawdę pobierać właśnie, pobierz link do udostępniania, wtedy po prostu, jak mamy tutaj Jana Kowalskiego, ten folder, pobierz link do udostępniania, włączamy tę możliwość, został skopiowany i gdy tutaj teraz klikniemy sobie na jakikolwiek, proszę, nową przeglądarkę, wklejamy, to jesteśmy właśnie w tym, on jest w tym folderze i się przemieszcza. Całą listę można tych katalogów gdzieś przesłać, żeby można było przeglądać. Wtedy też dowolna osoba posiadająca skrzynkę gmailową może to edytować. Też dlatego warto, żeby Państwo chronili tak naprawdę ten dostęp, link, który Państwo otrzymali ode mnie, no bo jeżeli ktoś przejmie, tak powiem, ten link, będzie miał kontrolę nad wszystkimi folderami. A tutaj to, co Państwo utworzą, to, co Państwo udostępnią, to będą mieli tylko tak naprawdę udostępnione i wskazane przez Państwa osoby. Mam nadzieję, że wszystko było jasne i w razie czego służę pomocą. Dziękuję bardzo za uwagę.